Usiądź teraz wygodnie. Jak na początku każdej naszej modlitwy, postaraj się, żeby twoja pozycja ciała pomagała ci w spotkaniu z Bogiem, które teraz będzie się odbywało. Jeśli to jest możliwe, połóż twoje stopy płasko na ziemi, delikatnie wyprostuj twoje plecy i przez chwilę skup twoją uwagę na tym, co czujesz w twoim ciele. Postaraj się teraz, żeby przez chwilę cała twoja uwaga po prostu zauważała to, co się teraz w tobie dzieje. Bolące, spięte części ciała, przepływające emocje przez ciebie. Nic z tym, co w tobie się teraz pojawia, nie musisz walczyć. To wszystko jest dobre. Zauważ to. Weź teraz jeden głęboki wdech i wydech. Przez chwilę pozwól teraz, żeby twoja uwaga była skupiona na przepływającym powietrzu przez usta i nos lub na rytmie pracy twoich mięśni brzucha. Obserwowanie oddechu to dość przyjemny, spokojny proces. Nie staraj się przyspieszać ani spowalniać oddechu. Kiedy przychodzą jakieś myśli, to wracaj do odczuć wynikających z oddechu. Pomyśl teraz o tym, że tak jak oddech jest przy tobie, tak samo dobry Bóg, Pan, jest przy tobie. Postaraj się jak najdłużej zostać z tą myślą, że właśnie teraz jest ze mną Bóg. Właśnie teraz
jesteśmy razem. Postaraj się pomyśleć teraz o jakiejś sytuacji, gdzie twoje dobro, twoja życzliwość została odrzucona. Możesz sobie teraz powiedzieć: to prawda, że to budzi we mnie przykre uczucie, trudne do zniesienia. Nie staraj się walczyć z tymi uczuciami, ale je po prostu zauważyć. Jeśli jesteś na to gotowy, gotowa, możesz zwrócić się teraz do Chrystusa, popatrzeć na Niego i powiedzieć: celem jest życie według tego, co Ty mówisz. Celem jest dawać. Celem nie jest to, czy ktoś to przyjmie, czy nie. Decyduję się dawać ze względu na Ciebie, nie ze względu na to, czy ktoś to przyjmie, czy nie. Zostań teraz z myślą, że celem jest dawanie. Decyduję się, Panie, zostać z tym celem dawania,
bez względu na to, czy to zostanie przyjęte, czy nie. Kiedy będziesz gotów, możesz zakończyć tę modlitwę. Do usłyszenia na sortowniku myśli.